Cześć! W tym filmie pokażę Wam, jak zwiększyć żywotność łańcucha do pilarki spalinowej. Wymienię także cały układ tnący, czyli prowadnicę i łańcuch, i zetnę drzewo, które użyję do następnego filmu, w którym będziemy porównywać pilarkę huskwarnę i sztyl i będziemy się ścigać w cięciu drewna. Mam tutaj nową prowadnicę i łańcuch z oregonu i aby zwiększyć żywotność łańcucha, należy go przed pierwszym założeniem włożyć do oleju na kilka godzin. Olej wniknie we wszystkie zakamarki łańcucha. U mnie łańcuch zanurzony był przez całą noc, ponieważ zanurzyłem go wieczorem. Należy też pamiętać, żeby nie zakładać nowego łańcucha na wyrobioną zębatkę napędową. Pokażę Wam za chwilę, jak wygląda taka zębatka. Przed rozpoczęciem pracy nowym łańcuchem uruchomić pilarkę na kilka minut, niczego nie tnąc, aby równomiernie rozprowadzić olej po całym układzie tnącym. A podczas cięcia okresowo należy sprawdzać napięcie łańcucha i w razie czego regulować je na wystudzonym układzie tnącym. Wytrę go sobie w szmatce, żeby się nie pobrudzić za bardzo, jak będę go zakładał do pilarki. Olej wpłynął we wszystkie zakamarki, w które miał wpłynąć. Wycieram go tylko z zewnątrz, wiadomo. Ja nie lubię, jak mi się zrobią takie pętelki. Dobry temat na osobny odcinek, jak rozplątać łańcuch. Dobra, rozplątałem. Przed włożeniem nowej prowadnicy trzeba ją tutaj nasmarować smarowniczką w tym miejscu. Należy z jednej i z drugiej strony wepchnąć smar do momentu, aż wyjdzie bokiem. W tej chwili mam popsutą tawotniczkę, ale później ją naprawię. I jeszcze smarujemy tutaj łożysko igiełkowe, również tawotniczką, tak żeby gdzieś tam bokiem, dołem smar wyszedł. Jeśli pilarką pracujemy codziennie, to tutaj łożysko igiełkowe należy smarować raz w tygodniu, a prowadnicę można częściej, na przykład codziennie. Przed montażem prowadnicy pilarkę sobie wyczyściłem tutaj pędzelkiem, szmatką. Można również wydmuchać kompresorem, tak jak kiedyś robiłem na innym moim filmie. Można wymyć benzyną. Może nie jest to konieczne, ale nową prowadnicę lubię sobie przesmarować smarem. Wcisnąć go do rowka, w którym będzie przesuwał się łańcuch. I tak za chwilę będzie prowadnica smarowana olejem. Teraz sobie jeszcze ją wytrę, żeby za bardzo się nie pobrudzić w montowaniu. No i teraz mogę sobie zamontować układ tnący. Śrubę napinającą łańcuch, czyli przesuwającą prowadnicę, przesunę sobie całkiem w lewo, ponieważ nowy łańcuch jest nieco krótszy od starego naciągniętego. Ustawiam sobie prowadnicę. Następnie łańcuch ostrzami do przodu, oczywiście, żeby się nie pomylić. Tu trzeba trafić na zębatkę napędową. Nowego łańcucha nie należy zakładać na zużytą zębatkę napędową, która jest przy sprzęgle. Tutaj mam zużytą, tutaj widać wyraźne ślady zużycia w postaci wgłębień. Teraz go sobie trochę napnę. Prowadnica przesuwa się do przodu, w prawo. Trochę tam za mocno naciągnięty, ale zaraz sobie jeszcze go podreguluję. Wsadzam teraz osłonę sprzęgła, którą wcześniej też sobie wyczyściłem pędzelkiem. Można jakimś patykiem, benzyną, kompresorem. I przy dokręcaniu prowadnicy osłony sprzęgła należy przód prowadnicy unieść do góry. Nowy łańcuch na początku podczas cięcia należy często sprawdzać, jak jest napięty, ponieważ będzie się bardziej rozciągał niż stary łańcuch. Dobra, może być. Spróbuję ściąć tam dziką wiśnię, mirabelkę. Chyba mirabelkę. Przed chwilą obciąłem tutaj od nogę. No, na dole jest pochylona w drugą stronę, niż będę chciał ją powalić, a od góry to różnie. Przywiązana lina do pobliskiego drzewa, bo jest duże prawdopodobieństwo, że przewróci się drzewo w drugą stronę.
jest clean. Mniej więcej, no może i trochę więcej niż 1/3. W tamtą stronę ma polecieć. No i teraz rzas podcinający z drugiej strony. No jednak przechyliło się w drugą stronę, także dobrze, że ta lina jest. Będę musiał teraz pociągnąć za linę, bo nie mam tutaj klinów. Zdążyłem uciec. No, korona nawet szeroka. Znowu się taka nie wydawała. Trochę przejaśniało tutaj. Klin trochę za głęboko, niepotrzebnie go poprawiałem. Małe drzewko, ale można się spocić. Piękne, twarde, bardzo dobre do kominka będzie.